Mamy tu Deadpoola w naturalnej, prawda, formie, bez rączek, aczkolwiek ma nóżki. No to nie, no trzeba coś z tym zrobić. Dlaczego Lego, czyli główna marka od klocków na świecie, olewa mocno temat Deadpoola. Mocno, oczywiście, nie jest tak, że całkowicie, ale mocno, moim zdaniem, dziwię się, no bo któż tu nie lubi Deadpoola? To chyba tylko ci, co też nie lubią Makłowicza, mogliby nie lubić Deadpoola. Albo tacy, którzy jak on teraz nie posiadają kończyn, by kliknąć like, no bo bez kitu. Jak można tej postaci nie lubić, to ja nie wiem, dla mnie jest to absolutnie niewyobrażalne. Moi drodzy, Deadpoola tego dostałem, no poniekąd z AliExpress, przynajmniej tak się domyślam, natomiast, czekajcie, spojrzę na folię, natomiast dostałem od jednego z fanów, który chciał zostać całkowicie anonimowy i na moim bazowym kanale, gdy wręczał mi paczkę z okazji 5 urodzin tamtejszego kanału, to mi napisał właśnie, że chce pozostać anonimowy i nie życzy sobie, by tutaj, prawda, pisać, kim on jest. No i szkoda, bo naprawdę paczkę wysłał mi nielicho, jest tam dużo figurek, które w najbliższym czasie będą się ukazywały i w ogóle tam na urodzinach było dużo rzeczy, które będą się teraz ukazywały w najbliższym czasie. Na pewno Dead Pies, Dead Dog, Dead Pool Dog, Pool Dead, no nie wiem, jak on się nazywa dokładnie, chociaż jestem fanem większym Marvela niż DC, to czy naprawdę, czy tam był naprawdę w uniwersum pies, czy to jest wymyślone? Ja to przypuszczam, że był, nie zdziwiłbym się, gdyby był, przypuszczam, że był absolutnie, bo jest to możliwe, tym bardziej w Marvelu, tym bardziej w uniwersum Deadpoola. Natomiast na przykład patrząc jeszcze raz, wracając do Lego, dziwi mnie to, tym bardziej, że na przykład takiego Lobo wydali, a dla mnie Lobo uważam jest dużo bardziej kontrowersyjną postacią niż Deadpool. On po prostu miał dziwne żarcie I tyle, nie? Ale poza tym nie był jak Lobo, który faktycznie momentami był... Moi drodzy, postać, jak ją widzicie na wideo, wyróżnia się mocno, ponieważ ma nie tylko nadruki, nawet na ramionach, co nie jest takie częste w Lego, a co dopiero w podróbkach, ale i nadruki na torsie i z tyłu wyglądają naprawdę spoko. W sumie muszę to ściągnąć jeszcze raz, żeby wam pokazać. O, tors... A teraz nie chcę zejść jak na złość. Co tym bardziej zwraca naszą uwagę, spójrzcie, mamy tutaj nawet nadruk na spodniach z tyłu. Tego w Lego jeszcze nie ma absolutnie. A spójrzcie, a u Chińczyka już jest. Dodatkowo fajnie to się tutaj, wiecie, łączy z tą górną częścią. Niestety różni się trochę kolorystycznie, ale nie będę się tego aż tak jakoś skrajnie czepiał. Do poprawy oczywiście, natomiast już coś, czego mówię, Lego nie robi, a tutaj już mamy. Także na ogromny plus na starcie. Niestety duży minus, może jeszcze nie za przód, bo on też wygląda spoko. Widzimy stópki zadrukowane, później tu na wysokości pasa też ten nadruk jest imponujący. Aż dziw, że tu z boku nie zadrukowano, ale naprawdę wygląda to profesjonalnie. Natomiast trochę minus, a nawet dość duży minus jest niestety. Główka chodzi bardzo łatwo. Ja tu właściwie jednym paluszkiem mogę obracać. Akurat teraz jak na złoźnie. Tu też w miarę niestety łatwo wychodzi. Łapki chodzą za lekko. Również tutaj, jakże fajne bronie, ale kręci za lekko. Po prostu minifigurka, no chodzi zbyt mocno. Chodzi zbyt, wiecie, nie tak jak powinna. To się powinno fajnie trzymać. Główkę ściągamy praktycznie bez żadnej siły. Tutaj tam lata luźniutko, że hej, no nie powinno tak się to dziać. No niestety. I wracamy tutaj do punktu na półce. Będzie wyglądać to epicko. Niestety znacznie gorzej będzie wyglądać to już w zabawie. Ale mam tutaj jeszcze psa. Psa, który no po prostu wow. Tutaj też jakby nie posądzam, żeby Lego kiedykolwiek coś takiego wydało. Spójrzcie, nadruki na kostkach, nadruki tutaj. Lego wydało po prostu tego psa z nadrukiem na oczu i tyle, na oczach. A tutaj spójrzcie, co się dzieje. No i nadruki są ładne i wygląda to porządnie i wygląda to jak po prostu pies Deadpoola, nie? Jest tak jak powinien. No jest naprawdę w porządku. Racji, że jak wspominam, Lego nie rozpieszcza na swoją wersją Deadpoola, w ogóle podróbki raczej też, no musimy głównie szukać tutaj ich na AliExpress, to zdecydowanie uważam, że warto się pokusić na tą figurkę. W zabawie, tak jak wspominałem, niestety będzie ciut gorzej, bo no rusza się ona zbyt leciutko, widzicie, to się jeszcze ledwo trzyma, ale jeżeli szukacie, nie wiem, do makiet, do mocków, do zdjęć na Instagramie, to sprawdzi się po prostu fenomenalnie, tym bardziej, że jej cena pewnie jest szczątkowa do tego, ile kosztuje taka figurka z Lego.
jak najbardziej, więc warto mi się na taką figurkę się pokusić. Zresztą nawet jeżeli on tam kosztuje 5, 6 czy 7 zł, to tak czy siak warto taką figurkę nabyć, bo Deadpool uważam jest zbyt kultową postacią, by takiej w kolekcji nie posiadać. Podoba mi się nadruk, niesamowicie dobrze jest to wykonane, jeżeli chodzi o właśnie jakość wyglądu, natomiast no trochę gorzej niestety już jeżeli chodzi o elementy plastikowe, ruchomość tego, no i rozpadalność. Aczkolwiek z drugiej strony, wiecie, tak sobie myślę i pewnie też na to wpadliście, no przecież Deadpool taki był, hyc, odcięli głowę, ale ona zaraz odrastała. Może to jest celowy, może to jest właśnie tutaj mind cloth tego zestawu, że to jest prawdziwy Deadpool, że tutaj naprawdę mu te członki tak łatwo odpadają i się rozczłonkawia, bo tak było też w realu. Nie pomyślałem o tym, a to jest bardzo prawdopodobne. Mało tego, to by dało dużo plusowości. Jednak kurde plus, dobra, ja to odwracam, to jest plus, to jest absolutny plus, moi drodzy. Nie spotkałem się z tak realną postacią w historii klocka, że Deadpool się rozpalał często na części, biorąc pod uwagę odcinalność jego kończyn i tutaj też, no po prostu wow. A tak serio, to tak jak mówię, wygląda to wspaniale, troszkę gorzej z bawialnością, ale teraz zależy, czy chcecie kupić tę zabawkę, żeby ją katować w zabawie, czy bardziej, żeby stała na półce i gwarantuję wam, że raczej nikt się nie kapnie, że to jest podróbka, bo wyglądowo jest ok, gorzej w dotyku. Także gablotka na kluczyk i będzie super. Dzięki, że byliście dzisiaj tutaj ze mną i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!